Jest już z nami kolejny gość programu Dzień z Republiką, zapowiadany Jan Dziedziczak, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dzień dobry, panie ministrze. Zacznijmy od sprawy trochę smutnej, ale w moim przekonaniu jakoś wpisującej się w pewien ciąg wydarzeń ostatnich co najmniej kilkunastu miesięcy. Chodzi o decyzję władz rosyjskich o zamknięciu konsulatu polskiego w Smoleńsku. Jakby pan minister skomentował całą tą sytuację? Czy pan minister podziela tą moją ocenę, że nie jest to zaskoczenie, że wpisuje się to w pewien ciąg działań Rosji? No niestety wpisuje się to w ciąg działań, nazwijmy to wprost, nieprzyjaznych, wrogich. Niczego innego zresztą się nie spodziewamy po kraju, który realizuje wojnę, agresję, ludobójstwo na ludności cywilnej i niestety zamknięcie agencji konsularnej w Smoleńsku jest kolejnym przykładem takich wrogich działań. Agencja konsularna w Smoleńsku jest, no jak sama nazwa wskazuje, dość małą placówką konsularną, która zajmuje się przede wszystkim miejscami pamięci ważnymi dla polskiej tożsamości narodowej. Mam tu na myśli oczywiście cmentarz w Katyniu i miejsce pamięci tragedii smoleńskiej. To są miejsca bardzo ważne naszej tożsamości, miejsca odwiedzane przez naszych rodaków z całego świata, miejsca, na których to każdemu Polakowi powinno zależeć, żeby były godnie utrzymywane. Tym zajmowała się agencja konsularna w Smoleńsku. No a teraz te obowiązki przejdą pod Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej w Moskwie. Damy sobie radę, będzie trudniej, ale poradzimy sobie. Natomiast absolutnie jest to gest wrogi, nieprzyjazny i tak to odbieramy. Czyli znów ten czynnik polityki historycznej prowadzonej przez Kreml był czynnikiem istotnym przy tej decyzji zamknięcia konsulatu. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości. To jeszcze wpisuje się w szerszą działalność Federacji Rosyjskiej. Przykładowo w okręgu Sankt Petersburgu zginął bardzo ważny pomnik upamiętniający polskie ofiary wielkiego terroru. Po prostu któregoś dnia na miejscowym cmentarzu tego pomnika nie ma. Władze rosyjskie tłumaczą, że jakieś drzewo spadło i zniszczyło pomnik i oni tylko i wyłącznie w celu renowacji go zabrali, ale nie wiadomo gdzie go zabrali, kto go zabrał, a poza tym nie ma żadnych zniszczonych drzew wokół, żadnych śladów tych zniszczeń, więc no, to jest dość ponura historia wpisująca się szerzej w to, co Rosjanie wyprawiają w ostatnich latach. Tu można by dorzucić z ostatnich miesięcy więcej takich elementów pozornie ze sobą niezwiązanych, jak gra komputerowa, smuta, tak, gdzie głównymi bohaterami, antybohaterami są Polacy. To jest rok 1610-1612. To są wypowiedzi Władimira Putina z ostatnich dni, gdzie on przypomina, że tak naprawdę ziemie zachodnie to dostała Polska w podarunku od Stalina. Natychmiast doszukano się tutaj analogii do wypowiedzi Putina z 2014 roku o Krymie, który Ukraina dostała w podarunku. I wypowiedzi o tym, jakoby Polska czyhała tylko na okazję do zaatakowania Ukrainy. Tak? I Rosja tutaj kreująca się paradoksalnie na obrońcę Ukrainy przed zakusami Polski na jej zachodnie tereny. Polska urasta na takiego zaprzańca wielkiej słowiańszczyzny i głównego wroga w tym obszarze. No niestety tak jesteśmy przedstawiani od już wielu wieków. Rosjanie pamiętają, ich to boli, że Polska była jedynym, Polacy byli narodem, który zdobył Kreml, w którym funkcjonowali. Przypomnijmy właśnie
kolejne odwoływania się do tych wydarzeń z początku XVII wieku, do dymitriad, do właśnie obecności Polaków na Kremlu. Pamiętajmy też, że na Placu Czerwonym jest cały czas pomnik Minima i Pożarskiego, a więc tych mieszkańców Moskwy, którzy podnieśli bunt przeciwko okupującym Kreml Polakom, a po zmianach po 91 roku, po upadku Związku Sowieckiego, święto rewolucji październikowej jest dzisiaj dalej obchodzone, ale pod nową nazwą i nową narracją, że jest to dzień przegonienia Polaków z Kremla. Więc to boli, to Rosjan boli. Rosjanie mają pewien kompleks wobec Polski, wobec Polaków. I oczywiście tutaj byśmy dopisali jeszcze wojnę 1920 i zwycięstwo Polski nad Związkiem Sowieckim, więc ewidentnie jest tutaj ten element narracji, a dzisiaj tak naprawdę dzięki działaniom Polski operacja na Ukrainie, ta haniebna agresja Federacji Rosyjskiej, Putina, się nie udała. Ukraina miała w ciągu 2-3 dni. Wszyscy pamiętamy, jak prezydent Zełenski ze współpracownikami robił ten filmik, że nie uciekliśmy z Kijowa, że jesteśmy, ale pamiętamy też, co mówił choćby ambasador Ukrainy w Niemczech, który właśnie w ciągu tych pierwszych dni doświadczył tak naprawdę lekceważenia ze strony urzędników niemieckich, establishmentu tamtejszego. Nie ma po co wam pomagać, za kilkadziesiąt godzin was nie będzie. Was nie będzie, o czym my rozmawiamy. I pewnie tak by było, bo ten scenariusz niestety był bardzo prawdopodobny, ale dzięki determinacji Polski, dzięki temu, że Polska animowała pomoc ze strony wolnego świata dla Ukrainy, że nie pogodziła się z tym, że Ukraina ma za chwilę upaść, zmobilizowała wolny świat do pomocy, to się dla dobra wolnego świata na szczęście no, nie udało. Ta agresja rosyjska się nie udała. Rosjanie na szczęście ugrzęźli na Ukrainie. To są tam dotkliwe straty. O tym Rosjanie też pamiętają. Oni pamiętają, dzięki komu to się stało. Pamiętają, kto w ogóle od tych kilkunastu lat z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele przeciwstawiał się polityce rosyjskiego imperializmu. Inne kraje z Niemcami na czele nie przejmowały się rosyjskim imperializmem. Po ataku Rosji, po agresji Rosji na Gruzję został zrealizowany projekt Nord Stream 1, czyli ten projekt wrogi wobec Polsce i Ukrainie poprowadzenia korytarza energetycznego pod dnie Bałtyku, dużo droższego, ale tylko po to Rosja i Niemcy decydowały się na poniesienie tych kosztów, żeby ominąć Polskę i Ukrainę. Po wojnie z 2014 roku, po agresji Rosji na Ukrainę, bo pamiętajmy, że ta wojna nie zaczęła się w lutym zeszłego roku, tylko w 2014, już po wojnie, już w trakcie tej wojny na wschodzie Ukrainy, po aneksji Krymu, Rosjanie i Niemcy realizowali projekt Nord Stream 2, więc były takie środowiska i są cały czas w wolnym świecie, które chciały, żeby Ukraina szybko padła i żeby wrócić do normalnego biznesu. Polska się temu sprzeciwiła, zmobilizowała wolny świat, dołączyli się tutaj Amerykanie i inne kraje i udało się tą agresję zatrzymać. Rosjanie ugrzęźli, nie zdobyli Ukrainy, nie zdobyli. Ale dalej prowadzą swoją wojnę i jakimś elementem wojny jest transfer części przynajmniej najemników grupy Wagnera na Białoruś. Słyszymy zupełnie sprzeczne opinie na ten temat. Jedni mówią, to jest bez znaczenia, to grupa Wagnera nie stanowi dla Polski zagrożenia. Inni, że owszem, że mogą jeszcze sporo namieszać. Warszawy na pewno nie zdobędą z marszu, ale mogą sporo zamieszania na granicy wprowadzić. Jesteśmy bezpieczni. Chciałbym tu wszystkich widzów Telewizji Republika uspokoić. My jako państwo polskie panujemy nad sytuacją. Mamy z jednej strony odpowiednią ilość funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodzie Polski, aby bronić naszych granic. Bardzo pomaga tu również ten mur, tak wyśmiewany przez totalną opozycję, w obronie naszego bezpieczeństwa. Mamy również jednoznaczne deklaracje naszych sojuszników. Wszyscy słyszeliśmy wczorajsze wypowiedzi
Stanów, przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i jestem przekonany, że Polska jest bezpieczna, ale to nie znaczy, że nie zachowujemy czujności. Właśnie zachowujemy pełną czujność. Państwo polskie jest państwem poważnym, dobrze zorganizowanym i nasze przygotowania przynoszą skutek. Polska jest bezpieczna. Chociaż pamiętajmy, że byli przeciwnicy budowy muru, byli przeciwnicy obecności Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Pożarnej, innych służb mundurowych państwa polskiego na wschodzie. Oni byli atakowani. Byli przedstawiciele opozycji totalnej, którzy tam utrudniali pracę naszym funkcjonariuszom. Tak, pamiętamy to dokładnie. Nasza telewizja relacjonowała to tak bardzo, bardzo dokładnie. Panie ministrze, tutaj musimy naszą rozmowę zakończyć. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kłaniam się nisko, a my przenosimy się teraz na konferencję rzecznika rządu Piotra Millera.